Witam serdecznie. Widziałem, kolega zarzucił temat w pytaniu, bo mu został jeden z trzech. No tak, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I teraz, skoro miał, powiedzmy, jakieś to kompletne te ule wielkopolskie, mógł powiedzieć, jakie ma ule, bo ja wtedy też bym bardziej wiedział, jak mam o tym może trochę opowiedzieć. Bo jak są ule wielkopolskie, tak, to mamy więcej tych różnych korpusów, więc my takiego weselniaczka możemy zrobić w każdym z tych korpusów i na jakiś czas po prostu u góry położyć na ramki tylko szmatkę, tam coś tam, daszek, czy pod zadaszonym miejscem to w ogóle trzymać na początku, na ten moment unasieniania się tych matek, tak? Więc możemy to zrobić i na półkorpusie, i na tym, i położyć to po prostu na korpus, kładziemy na jakieś dykcie. I czy to ma korpus otworek, najlepiej tam można jeszcze wywiercić wielczego taki otworek jak palec w każdym korpusie. I to będzie mogło nam tworzyć jakieś weselniaczki. Chodzi o to, że jak mamy dużo tych korpusów różnych, to możemy w różnych tych korpusach porobić sobie różne weselniaczki, tak? Czyli te rodzinki, co mają unasienić nam tą matkę i ewentualnie coś tam rozpocząć dalej. No i wtedy po prostu chodzi mi to o tą ilość różnych naszych skrzynek, tak, które możemy wykorzystać. Nawet możemy w tych połówkach, tak, czy to dwie połówki razem postawić i w tym mieć duże ramki, czy mieć nawet na tych połówkach, tak, weselniaki. To tak, to taki wstęp, jeśli chodzi było o ule wielkopolskie, nie? Że wykorzystać na full to, co mamy tych sprzętów. A później można połączyć ze sobą to, co gorzej wyjdzie, albo nie wyjdzie. I teraz tak, mamy jedną rodzinkę. Mówi tu, że taka nie największa. Tak, no to ja takich trochę tam mam. No to, no, to mogę opowiedzieć no, na takim jakimś tam przykładzie, nie? Powiedzmy, że mają tam teraz trzy uliczki, pszczół jest. I ten czerw jest z jednej i z drugiej strony ramki lub tu i tu, a tu się coś początkuje takie. I to te czerwiki teraz są nie większe niż garść, tak? Do momentu, kiedy ta pierwsza pszczoła się wygryzie, to one już więcej nie zrobią, nie? To będzie taki placek i już to już więcej nie powstanie. Tak? Więc te pszczoły zaczną od niedużej swojej ilości. Więc my możemy cały czas im teraz dawać. Czy to możemy dawać im jakieś tam ciacho? Czy to raz w tygodniu możemy dać coś takiego, że jakiś tam syrop? Czy to... O, taki słoiczek miodu. Tu mam przygotowany miód, to po prostu ja będę robił tak, że inna nakrętka z dziurką już gotową i będę takim wkładał, ale to jeszcze trochę. Tak? Najważniejsze, żeby teraz poczekać, żeby ten czerwik się wygryzał. Jak się będzie już wygryzał, będzie łazić młoda pszczółka, to my możemy coś tam im jeszcze dodać, tak? No pilnować tego, żeby było żarcie na ramkach. I teraz tak. No te pszczoły będą nam się bujać. Ja uważam, że i tak powinniśmy je spróbować zrobić, że zrobią nam te jakieś tam mizerne dwa korpusy pszczół, że będzie tam jodnia i rodnia, tak? To będzie nam łatwiej też, niż od razu początkować od jednego korpusa, żeby to dzielić. I teraz, my wpuścimy tą matkę na górny korpus, ona nam tam coś poczerwi, my ją zrzucimy na dół, lub też już i nie. Więc możemy automatycznie robić, że dwie ramki czerwiu, takiego najlepiej na wygryzieniu, do tego dwie ramki jakieś, na przykład teraz jak mu rodzinki padły tutaj koledze, to te lepsze ramki, najlepsze, nieobsrane, które zostały piękne i ładne, to może nawet jeszcze trochę owędzić nad ogniskiem, można. Ładnie obskrobane wtedy można dać, że ta matka w środek, tych pszczół nasypać, żeby było, tak jak dwie ramki z tym czerwiem, to żeby było raz, dwa, trzy, tak cztery uliczki pszczół trzeba wsypać. I to można już, ale jak chcemy zrobić, że wywozić, to byle jakiej pszczoły możemy wieczorem nasypać, tak? Srut i wywieźć to. I od razu dać, że te dwie ramki z żarciem, albo chociaż jedna na start, jeśli mamy taką możliwość, i żeby właśnie okryć ten czerw tymi dwoma suszami jakimiś. Jeśli mamy bidę z nędzą, to może być węza, ale wtedy dać więcej młodej pszczoły może. Żeby to zaraz odbudowały, żeby to się nie zachłodziło i wtedy dajemy tam, tak jak ja daję, to daję jeszcze pustą ramkę na tył i najlepiej zatworek. Tak? I jak widzę, że zaczynają budować tą tylną ramkę,
A to może powstać bardzo szybko, to wtedy dać im nawet tył i przód po jednej pustej. I wtedy utrzymać to już tylko na razie na jednym korpusie i na ten tył od razu można postawić taki słoik, tak? Żarcia, czy ja mam te większe, tak? To dopóki mam do 6 ramek, to mogę tam włożyć nawet duży słoik. Prawda? Żeby na początku je na full podfutrować. I wtedy później patrzeć, co się będzie działo, bo to będzie jeszcze rzepak i tak dalej, one będą sobie same nosiły. No to mamy odłożoną tą matkę, tak? Teraz możemy uczynić taki numer, że przychodzimy do tego ula, jak są mateczniki ratunkowe zasklepione, tak? To wtedy, wycinając te ratunki, ta jedna ramka będzie na pewno spoko i na jednej ramce na pewno będzie więcej tych mateczników ratunkowych, tak? Więc my możemy wziąć taką jedną ramkę, co na przykład jest kilka mateczników ratunkowych bardzo ładnie. Najlepiej jak jest na niej jakiś tam czerw kryty i w ogóle też. To wtedy taką ramkę bierzemy, przekładamy ją z tymi pszczołami do ula obok, nasypujemy pszczoły, tak? Robimy to delikatnie, nie znając terminu wygryzienia się tych mateczników. My tylko też robimy, żeby zostały najładniejsze, najdłuższe, najpiękniejsze mateczniki gdzieś z krawędzi tej ramki. No i co? I nasypujemy tak, żeby były 3 uliczki pszczół młodej. I możemy to zrobić na przykład o 11-12 w dzień. Wtedy w ulu będzie dużo tej pszczoły młodej, tak? A ta lotna będzie na dworzu. Więc możemy to zrobić na miejscu, żeby już nie wozić tego matecznika i go nie strącić. Prawda? Więc możemy to zrobić sobie na miejscu takiego weselniaka, kilka metrów obok ula tego pierwszego. W tym momencie mamy jakiś już weselniak. I jeśli one wyjdzie, to będzie ok, tak? I normalnie, że wtedy ta ramka, 2 z suszem, 1 z żarciem może być. I zatworek i dać im słoik od razu, nie? Malutka dziurka im wystarczy. I wtedy bio. I mamy już kolejnego weselniaka z tego ula. To już masz jakby 3. No i zostaje nam ta pozostałość cała, tak? Wielka pozostałość. No i wtedy najlepiej jak mamy tą matkę gdzieś niedaleko, tą pierwszą, co żeśmy wyciągali, tak? W tym momencie, jak my sobie zrobimy ten odkładzik, ten weselniaczek pierwszy na ramkach normalnych, tak? Gdzieś z boczku, to w tym momencie dalej atakujemy ten ul i od razu wykasowujemy wszystkie mateczniki ratunkowe. Lecimy do tej starej matki, wycinamy jajeczka, ale to już jajeczka możemy też przywlec skądś. No i robimy tę metodę jajeczek, nie? Że te kije, ten plasterek wkładamy, tak? Możemy włożyć całą ramkę, jak już nie chcemy bawić się w to wycinanie. Możemy całą ramkę ukraść jakąś nową, taką świeżynkę, co tam pobudowały w międzyczasie i już może coś ma zajajczone, to najlepiej. I wtedy przełożyć już taką ramkę, nie? To zależy. No i wtedy znowuż to samo. Przychodzimy za 10 dni do tego ula, nie? Przychodzimy. Tam będą mateczniki sklepione, tak? Na tej naszej ramce, cośmy włożyli te jajka. No i teraz robimy taki numer, że w tym ulu podstawowym zostawiamy z tego ze 2 mateczniki, tak? A tą resztę mateczników, co będziemy mieli porobione na tej rameczce, cośmy włożyli, to możemy wziąć jeszcze jeden ul, czy nawet 2, tak? czy nawet 2. I wtedy powkładać po tym mateczniku, tak? I zrobić te weselne takie na dobre 2 uliczki. Na dobre 2 uliczki. I je wywieźć, tak? I musi być to zatworek i od góry i dziureczka mała. To malutki ulek tworzymy, ale to najlepiej jak mamy jeszcze ten zatwór. Zatwory są dobre. Jakąś poduchę do tyłu włożyć czy coś. Wtedy one mają szansę jakieś bytu. I wtedy dać im też ten słoik od razu. Jedna ramka może być wyciągnięta, jakaś z miodni, tak, z tymi pszczołami. I wywieźć, i powpinać te mateczniki. Ja pokazywałem na filmiku, że z tej rameczki wycinamy z tym matecznikiem, czy 2 takie V, tego plasterka, i wkładamy pomiędzy 2 rozsunięte ramki, tak?
Możemy dać po ramce jakiegoś czerwiku lub nie, ale to nie będziemy mieli już czerwiku, tak? Za bardzo. Będziesz już bardzo wygryzał. I co? I no, ile można tego czerwia też rozebrać z tej rodzinki? Więc tej rodzinki podstawowej zostanie nam niewiele. Tak? I my już robiąc późniejsze te odkłady i jak pierwszy raz odbierzemy matkę, to możemy jeszcze mieć to miodnie wszystko całe spoko. A później możemy trochę próbować umniejszyć tą rodzinę, tak, że jak już na samym końcu jeszcze byśmy zrobili dwa weselne, a im zostawili jeden matecznik, to już wtedy spróbować je, rozkładając w ogóle na te inne uliki, zbić do jednego korpusa na chwilę z powrotem, tak? Tak. I wszystko. Nie? I mamy tych nakichane tych ulików weselnych. No i teraz zależnie od tego, co gdzie powychodzi, czy te matki się pounasieniają i tak dalej, tak? I w tym momencie ewentualnie te mniejsze, gorsze, to na przykład tak, żeby powrócić do tych trzech uli, to możemy to łączyć później jesienią, dopiero jesienią, tak? Jak mamy zamiar to zakarmiać i ułożyć to wszystko na zimę, koniec sierpnia, początek września, to wtedy po te gorsze rodzinki, które powstały przez ten okres z tego czasu, tak? To możemy te matki poubijać, nie? I poskładać się do kupy, tak żeby one tam się nie zażarły, nie pozażandlały. No i wsio, i cała filozofia, i w tym momencie byśmy mieli porobione dużo tych ulików jakichś tam weselnych. Oczywiście ja bym cały czas penetrował to, żeby złapać jakiś rój, to jest oczywiste. Tak? Nawet ten rój możemy później, różne rzeczy możemy jeszcze z nim zrobić. No i tyle. A ta stara matka, to możemy ją zostawić lub później próbować coś podłożyć sobie, tak? Czy to jak one się tak zrobią, że się zrobią na te 7 ramek, to możemy nawet ją ubić i one sobie na nowo zrobią. Tak? Czy to ratunki na jajka, to już może, ale jajka też by później nam zrobiły, jak dobrze by poszła ta rodzinka, tak? Oczywiście walczyć w międzyczasie z tą rodzinką, że tam chociaż włożyć te paski szczawiowe. Teraz coraz bardziej próbuję się do nich przekonać, tak jadąc może trochę bezstronnie, że w tym roku coś porobimy z tymi paskami, więc to trzeba, nie? No i wszo, i taki był mój motyw na zrobienie tego i dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i powodzenia. Później mi się uda może na wieczór wrzucić filmik. Jadę na trzcinę, bo to jest ten okres, teraz przez te tydzień, dwa to jak natnę trzciny, to musi być tyle trzciny, żeby znowu mieć w ogromnym zapasie do robienia dalej wszystkiego, co mi się zamarzy trzcinowego. A trzcina w tym roku naprawdę bardzo ładna, bo po wielokrotnych koszeniach na tym polu tam właśnie to rośnie piękna młoda trzcina i ona jest fajna i w tym roku bardzo ładnie się, trochę było tego mroziku i też bardzo ładnie przewiało, więc można sobie właśnie ciąć już te tutaj już na garażu, to już bym ciął bez czesania. Tak? I co dalej? No i elegancko. I nie jest za mokro, więc można po tym wszystkim bagnisku łazić teraz. Naprawdę dobry rok, jeśli chodzi o samo cięcie trzciny, tak? Na takich bagienkach. Co dalej, żeby może z tymi pszczołami? No nic, no ewentualnie właśnie próbować rój łapać jakiś, nie? I później też można z nim różne bajery wyciniać. To samo, co na bazie starej matki, nie? To jak tam się powygryza te pszczoły, my zrobimy te kwaski, paski, czy co tam, to wtedy możemy zadziałać z tym rojem dalej, tak? Czy to odłożyć nawet tą matkę, one zrobią znowu, możemy wtedy to podzielić znowu na pół. No, możemy, tak? Ja uważam, że tworzenie właśnie tych młodych rodzinek, jak mamy młode, nieduże rodzinki i one wchodzą do zimy, to one są najbardziej zdrowe. One są największym motywem tego, że one nam przeżyją zimę, tak? Najważniejszym motywem są młode rodzinki. Jeśli one powstały już od lipca co najmniej i dobrze były futrowane tam i tak dalej i ten pożytek pyłkowy miały, to one nam się zrobią naprawdę dobre rodzinki i to, że będziemy zimować je mniejsze, to nic, bo one od przyszłego sezonu, jeśli mamy fajny pożytek, dość taki co najmniej akacjowy jeszcze i tak dalej, to my jesteśmy w stanie z tych rodzinek nawet mieć, tak? Dużo. Dużo. To możemy się naprawdę zaskoczyć, to nie słuchać tych wszystkich, że rodzinki muszą trwać nie wiadomo ile lat, żeby dały dużo miodu. Nie, byle po prostu one zdrowe wyszły z wiosny, tak? Fajne. Takie one nie muszą być ogromne, te pszczoły, ale żeby one miały ten wigor, ten popęd, wtedy one zrobią wszystko.
One zrobią wszystko. Dobrze, słuchajcie, to było to tyle. Pędzić za niedługo z tymi pszczołami, no w tej chwili to tak, no ja mam dane to ciasto, tak, one tam wszczękły po tym słoiczku, niecałym lub całym. Na tych ramkach to tam jeszcze coś było, więc może nie za usilnie, tak, ten pożytek nektarowy to jeszcze hot hot, to znaczy het het. I jeszcze mamy na to czas, one w tych ulach tam się bujają, niecodziennie jest pogoda na to, żeby pszczoły mogły porządnie pędzić. Więc nie ma co ich tam wkurzać. Ja już mówiłem, będzie ten pewien okres, jakoś to pójdziemy i tam może pododajemy coś. A na chwilę obecną to muszą radzić sobie same. I to byle po prostu później było widoczne, że czerw wychodzi zdrowy, nie? No dobra, życzę Wam powodzenia i miłego dnia.